Sponsorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dobry wieczór Państwu, witamy w Biznes Polska. Dziś porozmawiamy na temat Funduszu Trójmorza. Z nami w połączeniu internetowym jest pan Paweł Nierada, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Pawle, Trójmorze to jest, można powiedzieć, jakby nowa koncepcja. Ostatnio Amerykanie potwierdzili, że są zainteresowani swoją obecnością tu w środku Europy. I jeśli chodzi o to, co jest komunikowane do tej pory, to chodzi o wspólny blok państw Europy Środkowej, a głównie skupienie się na inwestycjach infrastrukturalnych i na polityce energetycznej. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy niestety wzrost pandemii, czy wzrost problemów w związku z pandemią koronawirusa. Na ile ten nowy projekt może pomóc, jeśli chodzi o te wyzwania, które płyną ze świata obecnie? Znaczy, sama inicjatywa Trójmorza nie jest już chyba takim projektem zupełnie nowym. Ten pomysł, który został powzięty przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i już byłą panią prezydent Chorwacji, ma już dobre kilka lat. Natomiast jeżeli popatrzymy o taki wymiar praktyczny, o tę naszą inicjatywę, ten nasz pomysł na stworzenie infrastrukturalnego funduszu inwestycyjnego, który właśnie wychodząc z tego punktu początkowego, jakim jest inicjatywa Trójmorza, skoncentrowałby się na inwestowaniu w interesujące projekty. Projekty właśnie w tych trzech głównych sektorach całej inicjatywy, czyli sektorze transportowym, sektorze energetycznym i sektorze cyfrowym, tak aby tutaj, jak to się mówi trochę kolokwialnie, usuwać te wąskie gardła, przekładać się na ogólny wzrost tempa rozwoju gospodarczego i uwolnienie tej ogromnej wartości, jaka jest w krajach naszego regionu. Bo należy pamiętać, że przecież te 12 krajów Trójmorza to jest 30% powierzchni całej Unii Europejskiej, 25% ludności i 20% PKB całej Unii, więc jest to naprawdę bardzo duży potencjał z jednej strony, z drugiej strony przestrzeń, nasza część Unii Europejskiej oferuje bardzo, bardzo dużą stabilność, wygodne otoczenie inwestycyjne, z którego tylko trzeba korzystać. Ogromny potencjał, który można powiedzieć troszkę się historycznie zmarnował. Byliśmy w bloku państw wschodnich, bloku państw sowieckich. Teraz jesteśmy, tak jak pan powiedział, w Unii Europejskiej i z pewnością powracamy jakby historycznie do integracji Europy Środkowej. Proszę nam powiedzieć, jak duże środki zostaną przeznaczone w najbliższym czasie, jeśli chodzi o te uwolnienie potencjału środków Europy? My pozwoliliśmy, my jako BGK pozwoliliśmy sobie, poprosiliśmy taką firmę konsultingową Spotdata o zrobienie takiego raportu, który szacowałby właśnie wielkość tej luki tylko w tych trzech sektorach. I jeżeli popatrzymy na transport, energetykę i sektor cyfrowy, to ta luka między poziomem infrastruktury w naszym regionie, w regionie Trójmorza, vis-a-vis to, jak obecnie sytuacja wygląda na terenie krajów tej starej Unii, no to jest prawie 600 miliardów euro. 600 miliardów euro. Ta kwota jest naprawdę, naprawdę astronomiczna. Natomiast to, co my chcemy, co właściwie już się dzieje, czyli nasz fundusz Trójmorza, to jest kwota między 3 a 5 miliardów euro. Tak chcemy, żeby taka była docelowa wielkość funduszu. I najistotniejsze jest to, że fundusz z jednej strony ma pełnić tę takie role wrót
drzwi, przez które do krajów naszego regionu chcemy przyciągnąć inwestorów prywatnych, tych wielkich inwestorów finansowych, którzy aktywnie obecni są na całym świecie, natomiast do tej pory w naszym regionie byli relatywnie niedoreprezentowani. I tu mówimy o tych dużych kapitałach z całego świata, czy to z Dalekiego Wschodu, z Japonii, z Korei, czy też z regionu Ameryki Północnej. Pani wspominał o takim aktywnym, wokalnym wspieraniu tej inicjatywy przez Stany Zjednoczone, ale także mówimy tu o wielkich inwestorach, firmach ubezpieczeniowych z Ameryki Północnej, także z inwestorami z na przykład z Izraela, z Norwegii, także to zainteresowanie jest i ono jest bardzo duże i bardzo mocno je obserwujemy, bo należy pamiętać, że zasadą funduszu Trójmorza jest inwestowanie w projekty komercyjne. To znaczy nie dość, że chcemy poprzez fundusz inwestować w projekty istotne dla rozwoju infrastruktury naszego regionu, ale co więcej, dzięki temu chcemy zwiększyć ogólny dostęp kapitału do naszych rynków. Pamiętajmy w kontekście tej różnicy, tych potrzeb inwestycyjnych, jakie istnieją, te 3-5 miliardów euro, jaki wymiar ma mieć fundusz, to jest tylko tym początkiem. Więc należy patrzeć na fundusz jako takie komplementarne uzupełnienie już istniejących środków budżetowych każdego z krajów, środków unijnych przeznaczanych na rozwój tej części Unii Europejskiej, ale także właśnie jako wrota, jako przyciągnięcie, jako atrakcyjną możliwość zainwestowania w te ciekawe projekty, które nie dość, że będą generować zwrot dla inwestorów, to jeszcze przyczynią się do zwiększania potencjału gospodarczego naszych krajów. Panie Pawle, co przeszkadzało do tej pory inwestorom, o których Pan wspomniał, żeby zainteresowali się tutaj możliwością zarobienia pieniędzy, albo co się zmieni w najbliższym czasie, że ci inwestorzy tutaj przybędą? Na pewno jest kilka takich czynników. Po pierwsze, musimy pamiętać, że z punktu widzenia globalnych inwestorów, kraje Trójmorza poszczególnie, Polska jest relatywnie dużym rynkiem, jesteśmy największym krajem tego regionu, natomiast wielu z naszych partnerów to są kraje mniejsze. Z perspektywy globalnych inwestorów, jak gdyby zaangażowanie, wysiłek i nakłady potrzebne do realizowania inwestycji na każdym z tych rynków z osobna, są zasadniczo takie same, natomiast możliwość i same wielkości inwestycyjne i możliwości zwrotów, krótko mówiąc pieniądze, jakie można tam na końcu zamienić, no są relatywnie mniejsze w krajach mniejszych niż w porównaniu z inwestycjami w tych większych przestrzeniach gospodarczych. Właśnie przez to, że w tym momencie integrujemy nasz region, pokazujemy go jako jedną całość i rozmawiamy o projektach, które mają wpływ przynajmniej na dwa, jeżeli nie na więcej z krajów Trójmorza, no podajemy, mówiąc tak kolokwialnie, pakiet, który naprawdę zaczyna być bardzo interesujący, a dodatkowo jego atrakcyjność wspomaga fakt, że no, kraje naszego regionu pomału albo zdecydowanie przestają już być tymi krajami rozwijającymi się, które być może oferują duże możliwości wzrostu, natomiast niosą ze sobą cały bagaż różnych ryzyk inwestycyjnych. Tutaj Polska chyba jest takim najlepszym przykładem. My już nie jesteśmy rynkiem rozwijającym się, jesteśmy już rynkiem rozwiniętym, a w dalszym ciągu udaje nam się utrzymać wzrost gospodarczy na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie było to widoczne, co cieszy, w tym ostatnim czasie, kiedy pomimo oczywistego spadku wywołanego pandemią COVID, ten spadek naszej gospodarki był naprawdę wyjątkowo mały. Można powiedzieć, że Polska to jeden, o ile nie ten prymus, to jeden z nielicznych prymusów gospodarczych Unii Europejskiej. I faktycznie tak było, że Polska w miarę suchą nogą przechodzi przez ten kryzys. Mieliśmy mniejsze zmniejszenie gospodarki, mamy inną strukturę.
Wracając do inwestycji, to pytanie jest takie, czy firmy amerykańskie zaczną tu inwestować w inwestycje typu greenfield, stawianie fabryk, czy bardziej ten rozwój będzie szedł przez rynki kapitałowe, większe zainteresowanie poprzez możliwości inwestowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie amerykańskich inwestorów, bo oni już są tutaj obecni, jeśli chodzi o tych, którzy mają największe obroty, to są banki inwestycyjne amerykańskie. Zatem już tak podsumowując pytanie, czy to będą inwestycje typu greenfield, czy jednak wchodzenie przez rynki kapitałowe i poszukiwanie wspólnych... Z perspektywy funduszu, naszego funduszu, funduszu Trójmorza, ten główny nacisk jest na inwestycje typu greenfield, ewentualnie inwestycje brownfield, czyli już przedsięwzięcia, które są na jakimś etapie rozwoju, natomiast to zaangażowanie się funduszu pozwoli na rozwinięcie tego biznesu w wymiarze właśnie regionalnym. Natomiast przede wszystkim ten główne skoncentrowanie jest na inwestycjach greenfield, właśnie na budowaniu tej nowej wartości, właśnie na przyciąganiu nowych inwestycji, nowych rozwiązań, nowych technologii. Wszystko to, czym będzie zajmował, czym już zajmuje się Fundusz Trójmorza, to są inwestycje, które albo przyczyniają się do rozwoju infrastruktury tej właśnie cyfrowej, tej najwyższej, najbardziej interesującej, najbardziej atrakcyjnej, albo infrastruktury, powiedziałbym, krytycznej, jak na przykład kwestia inwestycji w sektor gazowy czy w sektor elektroenergetyczny, taka, która z jednej strony przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na kraju, naszego regionu, a pamiętajmy, że szczególnie jeżeli chodzi o gaz, to nie istnieje ciągle coś takiego jak jednolity rynek gazowy w krajach naszego regionu i jeżeli popatrzymy na kierunki dostaw, to cały czas widać bardzo duże uzależnienie od jednego dostawcy, od dostawcy rosyjskiego, co abstrahując od kwestii geopolitycznych, no jest po prostu niedobre gospodarczo, ponieważ jak jakiś partner może wykorzystać przewagę monopolistyczną, to ją będzie wykorzystywał i w wymiarze praktycznym widać, że kraje naszego regionu, no my płacimy więcej za ten gaz rosyjski niż kraje starej Unii, mimo że dystans, na jaki to paliwo jest dostarczane, jest przecież mniejszy. Więc z jednej strony inwestycje w te projekty najbardziej atrakcyjne, z tych bardzo ciekawych, zaawansowanych branż. Z drugiej strony ten wymiar zwiększania naszego bezpieczeństwa strategicznego. Z trzeciej strony ta na przykład kwestia przejścia energetycznego, tej tranzycji od starej energetyki opartej na tych paliwach kopalnych, bo przecież kwestia węgla to nie jest tylko wyzwanie dla naszej energetyki, ale także w innych krajach regionu, do tej energetyki bardzo rozwiniętej, czystej, atrakcyjnej, która w ostatecznym rozwiązaniu pozwoli nam żyć w lepszych warunkach i cieszyć się tak naprawdę tańszą energią elektryczną. A poza tym, no, tak jak już mówiłem, umiejętności strukturyzacji projektów, umiejętności pozyskania inwestorów i ta brama dla inwestycji, jaką jesteśmy przekonani, fundusz już zaczyna pełnić, no to wszystko sądzę, że będzie miało wymierny skutek w kwestii tych inwestycji bezpośrednich w Polsce, ale też w regionie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że szczególnie z perspektywy naszego kraju widać, że to dobrze, że mamy duży, rozwinięty rynek wewnętrzny. Rynek ten daje nam możliwość osiągnięcia pewnej stabilizacji, łagodzi pewne skutki zawieruch w relacjach międzynarodowych, relacjach gospodarczych. Natomiast wydaje się nam, że coraz bardziej też widzimy, że z punktu widzenia interesów polskich przedsiębiorców, no, osiągamy już pewne maksimum. Teraz,
jeżeli chcemy myśleć o dalszym wzroście gospodarczym, musimy już coraz częściej myśleć w kontekście regionalnym, w kontekście międzynarodowym, a szczególnie z perspektywy inicjatywy Trójmorza widać, że to jest klasyczna sytuacja win-win, że rozwój gospodarek naszych sąsiadów, zwiększanie tej właśnie interkonektywności między naszymi gospodarkami, połączeń, także tych fizycznych, cyfrowych, drogowych, kolejowych, to wszystko przełoży się na wzrost ogólnego poziomu rozwoju wszystkich naszych krajów. Panie Pawle, tak na koniec pytanie, bo obok tego pomysłu z Funduszem Trójmorza, czy samego Trójmorza, to jest, można powiedzieć, nowy blok we współpracy z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest drugi format w Europie Środkowej, to jest format 17 plus 1, to jest format chiński, może niezbyt popularny w Polsce, ale dość popularny i budzący zainteresowanie w innych krajach Europy Środkowej. Czy można powiedzieć tak, zaprognozować, czy to będzie sytuacja również win-win dla Europy Środkowej? Te zainteresowanie największych graczy, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin, regionem Europy Środkowej. Ja powiem w ten sposób. Widać ten ogromne zapotrzebowanie, w pewnym sensie ten głód na kapitał inwestycyjny. Tu padały te kwoty prawie 600 miliardów euro i to tylko w tych trzech sektorach. Tak? To nie jest całość potrzeb, więc jest dosyć zrozumiałe, jeżeli pojawia się jakiś zewnętrzny dostawca kapitału, to zainteresowanie taką ofertą jest. Jest to coś zupełnie naturalnego. Natomiast istotne jest tak naprawdę, kto będzie głównym beneficjentem. Jeżeli chodzi o naszą inicjatywę, nasz pomysł, to tutaj najistotniejsze jest to, że głównymi beneficjentami mają być kraje regionu. Oczywiście, tak jak wspominałem, fundusz ma przynosić zyski wszystkim udziałowcom, natomiast te projekty i te inwestycje, które będą realizowane, mają przyczyniać się w ostatecznym rozrachunku do wzrostu tego dobrostanu, wzrostu rozwoju gospodarczego w krajach naszego regionu tu i teraz. Nie jestem przekonany, czy wymiar ten chiński, tu przynajmniej parę lat temu, jak było to mocniej dyskutowane w Warszawie, czy do końca to centrum decyzyjne miało być faktycznie tutaj u nas i te przesłanki inwestycyjne miały być skorelowane z autentycznymi potrzebami krajów naszego regionu, czy być może raczej z potrzebami tego głównego wiodącego inwestora w tamtej koncepcji. Co cieszy, to, że to takie chyba cały czas mocne i intensywne zainteresowanie strony chińskiej wymiarem 17 plus 1 jest de facto potwierdzeniem słuszności naszej koncepcji. Słuszności tej koncepcji, że właśnie współpraca tutaj, współpraca w wymiarze inicjatywy Trójmorza, krajów naszego regionu, jest niezwykle istotna, wręcz w pewnym sensie kluczowa dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, a być może też dla rozwoju pewnych zupełnie nowych, jakościowo lepszych, jakościowo szlaków handlowych w gospodarce światowej. Zatem trzymamy kciuki, aby Fundusz Trójmorza przynosił jak największe owoce. Dziękuję panie prezesie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Sponsorem programu był Bank Gospodarstwa Krajowego.